Józef. Czy wiesz, kim był Józef? Józef był jednym z synów Jakuba i miał wielu braci, 10 starszych i jednego całkiem małego. Ten najmłodszy nazywał się Beniamin i Jakub kochał go bardzo, ale mimo to wolał Józefa. Tak, Jakub kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, a nawet go trochę rozpieszczał. Podarował mu piękną, kolorową szatę, ubranie godne księcia. Mały Beniamin spędzał cały czas w domu z ojcem, a Józef często im towarzyszył. Natomiast 10 starszych braci całe dnie przebywało na pastwiskach, pilnując owiec i bydła. Czasami i Józef pomagał im w pracy. Nie czuł się jednak z braćmi najlepiej, bo oni nie zawsze byli dla niego dobrzy. A wiesz dlaczego? Gdyż to on, a nie oni, otrzymał tę piękną szatę. No i jeszcze dlatego, że zawsze powtarzał ojcu wszystko, co oni złego zrobili i że miewał dziwne sny, które potem opowiadał. Kiedyś przyśniło mu się, że jest w polu razem z braćmi. Zboże już zżęte i można wiązać je w snopki. Józef związał snop i położył go na ziemi. Snop jednak powstał. Wtedy snopy jego braci otoczyły ten snop i zaczęły mu się nisko kłaniać. Józef nie zapomniał swego snu i opowiedział go braciom. Oni jednak rozgniewali się na niego. Co ty sobie wyobrażasz, że my będziemy się tobie kłaniać? Chciałbyś być naszym panem, co? Ty zarozumialcze. Innym razem śniło się Józefowi jeszcze coś dziwniejszego. Słońce, księżyc i 11 gwiazd otoczyło go, bijąc pokłony. Gdy opowiedział ten sen, nawet ojciec się rozgniewał i rzekł. Oj, synu, synu, a cóż ty miewasz za sny? Czy wyobrażasz sobie, że my wszyscy naprawdę pokłonimy się tobie? Ja, twoja matka i twoi bracia? Przecież to niemożliwe. Józef wcale tak nie myślał. A jednak przyśnił mu się taki sen. Jakub, jego ojciec, nie mógł zapomnieć tych snów. Ciągle zastanawiał się nad nimi. Bracia tak bardzo byli źli na Józefa i tak zagniewani, że mieli ochotę go zbić, a nawet zabić. Nie ośmielili się jednak tego zrobić, bo ojciec Jakub był zawsze w pobliżu. Pewnego dnia bracia tak oddalili się ze stadami, że na noc nie wracali do domu. Wtedy Jakub, ich ojciec, rzekł do Józefa, idź i zobacz, jak się powodzi twoim braciom, a jak wrócisz, wszystko mi opowiesz. Jestem o nich trochę niespokojny. Józef wyruszył na poszukiwanie. Długo błądził po pastwiskach, szukając wszędzie braci, ale nigdzie nie mógł ich znaleźć. Dopiero trzeciego dnia spotkał człowieka, który wskazał mu drogę. Bracia dojrzeli go jeszcze z daleka. Oj, niedobrzy to byli bracia. Patrzcie, mówili jeden do drugiego. Oto zbliża się ten specjalista od snów. Teraz go wreszcie mamy. Ojciec daleko, więc możemy zabić Józefa, a potem wrzucić do studni. Ojcu powiemy, że rozszarpał go dziki zwierz. Oto jak wypełnią się jego sny. Ale Ruben, najstarszy brat, powiedział. Nie róbmy tego, nie zabijajmy go. Lepiej wrzućmy go tylko do studni. Ruben był lepszy od pozostałych braci, ale bał się ich. Teraz chciał zyskać na czasie. Nocą, gdy będzie ciemno, pokryjomu uwolnił Józefa, postanowił. Bracia związali Józefa, zerwali z niego piękną szatę i powlekli do studni. Józef płakał i jęczał, ale oni nie zwracali na to uwagi. Nie mieli dla niego litości. Dobrze ci tak. Siedź sobie w tej studni i śnij, że jesteś naszym panem. Potem rozsiedli się w pobliżu i spokojnie zabrali się do jedzenia. Byli tak okrutni, że mogli w najlepsze jeść, podczas gdy ich uwięziony brat płakał tuż obok. Ruben nie był jednak taki podły. Odszedł daleko w pole, by nie słyszeć płaczu brata i myślał, trzeba czekać, aż zapadnie noc. Był pewien, że wszystko dobrze przemyślał. Na szczęście studnia była pusta i Józef nie utonął. Nie mógł się jednak z niej wydostać, bo ściany były wysokie i strome.
Ojciec znajdował się daleko i nic nie wiedział, co tu się stało. Nie mógł więc przyjść synowi z pomocą. Józef bardzo się bał i płakał. Zaczął myśleć o Ojcu Niebieskim, o Bogu. Przecież Bóg go widzi, przecież Bóg może go uratować. Gdy Józef o tym pomyślał, nabrał otuchy. Po pewnym czasie usłyszał czyjeś głosy. To powracali bracia. Czyżby dostaną go ze studni? Tak, oto wyciągają go po sznurze. Lecz kim są ci obcy ludzie wokół? Przy nich stoją objuczone wielbłądy. To pewnie kupcy z obcego kraju. Czemu jednak tak patrzą na Józefa i oglądają go ze wszystkich stron? Obcy przybysze dali braciom pieniądze, a potem skrępowali Józefa sznurem i przywiązali do jednego z wielbłądów. Teraz Józef zrozumiał, co się stało. Został przez braci sprzedany. Przywiązany mocno do wielbłąda, musiał jechać z kupcami. Płakał i wołał z całych sił: litości, ratunku, ja chcę do ojca. Bracia byli jednak bezlitośni. Rubena akurat wtedy nie było, a gdy nadbiegł, karawana uwożąca Józefa była już daleko, za późno. Co za nieszczęście, zawołał Ruben, kto powie o tym ojcu? Lecz pozostali bracia już mieli pewien plan i nie wahali się przed kłamstwem. Zabili kozę, a jej krwią poplamili piękną szatę Józefa. Potem odesłali ją ojcu przez sługę, któremu kazali powiedzieć: spójrz, to znaleźliśmy w polu. Czyż nie jest to szata Józefa? Oczywiście oszukali swojego ojca. Gdy Jakub zobaczył szatę, uwierzył, że dzikie zwierzę rozszarpało mu syna. Biedny starzec wpadł w rozpacz. Już nigdy nie będę szczęśliwy, płakał, bo mój Józef nie żyje. Biedny Jakub wcale nie wiedział, że krew na szacie jest krwią kozy, ale czy on kiedyś nie oszukał swojego ojca, posługując się skórką kozią i pożyczonym ubraniem?